Cześć, jestem Klaudia, to Kanono i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz masę cząsteczkową azotu N2, a następnie ustal symbol chemiczny i nazwę pierwiastka, którego masa atomowa. Ok, i teraz mamy. Liczymy masę N2. Jeżeli nie wiecie, o którą cyferkę chodzi, chodzi o tą mniejszą, czyli masę atomową z unitami. A jeżeli dalej Was to nie przekonuje, to zapamiętujecie sobie tlen, który tu ma 8, no tutaj w zaokrągleniu ma 16, czyli bierzecie tą wartość spod spodu. Mamy tutaj dwa azoty, czyli 2 razy masa tego azotu 14 unitów. I otrzymujemy 28 unitów. Ok, podpunkt A. Ma taką samą wartość jak masa cząsteczkowa N2, którego masa atomowa. Mamy znaleźć symbol chemiczny i nazwę. Ok, czyli mamy 28U. Szukamy, gdzie mamy 28U. Jest to SI, czyli krzem. B. Jest 2 razy większa od masy cząsteczkowej N2. Czyli musimy zrobić 28 razy 2. I otrzymujemy 56 unitów. No to szukamy nowego pierwiastka. Tutaj, na tych liczbach pod spodem. Szukamy 56 i mamy Fe, czyli żelaza. Jest 4 razy mniejsza, czyli będziemy dzielić. 28 dzielimy na 4 i otrzymujemy 7U. Patrzymy tutaj, co ma 7U. Jest to Li, czyli lit. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.